Ile wywiadów już udzieliłeś? Jeden. Jeden? No, spokojnie. To ci przyjdzie pora jeszcze i czas na to. Ja mam już. Smolar, jest pierwszy skład, jak to będzie? Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Wyczekiwałem na ten moment długo, w końcu dostałem swoją szansę, więc postaram się wykorzystać ją jak najlepiej. Ostatnio jest w modzie coś takiego, że dużo się dyskutuje o mitycznej grze na czas, więc wyobraźmy sobie, dzisiaj 90 minuta, wygrywamy 1-0, jesteś tam, tam jest nasza bramka. Jak daleko jesteś w stanie wywalić tę piłę, żeby na czas zagrać? Jeżeli mnie nie złapią, mnie skurczę przed, no to wydaje mi się, że dosyć daleko. No nie, miejmy nadzieję, że że będziemy wygrywać, ale nie aż tak małą różnicą, że będziemy musieli grać na czas. Kamyk, mecze w środku tygodnia, podoba ci się to, czy jednak byś wolał, żeby był normalny mikrocykl treningowy? Nie no, w sumie trenujemy po to, żeby grać mecze, więc każda taka jednostka meczowa cieszy. A jak się czujesz dzisiaj pierwszy skład, także wiesz, ważne wyróżnienie. No cieszę się, że mogę dostać szansę i co, chcę się jak najlepiej pokazać. Będziesz tutaj zatrzymywał kontry Stali, jak tak będzie? No mam taką nadzieję. A do przodu też będzie dobrze? Oby. Nie no, dawaj Kamyk, no wiesz, to jest twój duży moment, grasz w pierwszym składzie, gramy ze Stalą, ciekawy mecz, świeci słońce, środa, fajna sprawa. No dokładnie, no rozrobię wszystko w swojej mocy, żeby jak najlepiej się pokazać. Powiedz, dużo ci dało ten wyjazd na kadrę? Tak, żeby, wiesz, podreperować morale i w ogóle? Na pewno. Wyjazdy na kadrę dla każdego zawodnika są taką nagrodą. Oczywiście ta pewność siebie dochodzi, szczególnie jak się wychodzi z opaską kapitańską. Więc na pewno to jest super czas. Bardzo, bardzo dużo takie wyjazdy mi dają. Wielu malkontentów mówi, że po co nam ten puchar, skupmy się na grze o utrzymanie. Jak jest w twoim przypadku? Czy ten puchar tak trochę przeszkadza, czy jednak nie? No fajnie by było zagrać na narodowym. No, wydaje mi się, że my trenujemy po to, żeby grać, więc jeżeli tych okazji do gry jest więcej, no to lepiej grać niż trenować na przykład w środy. Dlatego z mojej perspektywy też patrząc, to są fajne minuty, którymi można potwierdzić swoją przydatność do drużyny, więc wydaje mi się, że jak najbardziej ja jestem na tak. Jakie przeczucia przed meczem? No optymistyczne, no. Ostatni mecz z Stalą poszedł po naszej myśli. Myślę, że jest szansa na to, żeby powtórzyło się. A czy widział pan już skład dzisiaj? Właśnie się nie zdążyłem sobie sprawdzić. A właśnie, trener trochę przyrotował. Czy według pana rotowanie na taki Puchar Polski to jest idealny moment? Ja myślę, że to jest chyba jedyne wyjście w tym momencie, bo skład jest, że jakiś odpoczynek musi mieć jako główna drużyna, a jeszcze po ostatnim wyniku, no to myślę, że taka zmiana może pomóc. Lepiej niż w lidze, bo w lidze można stracić punkty, a no można przetestować piłkarzy w Pucharze Polskim. A długo już chodzisz na koronę? Tak, chyba 2 lata. A jakie jest twoje takie najlepsze wspomnienie z tego stadionu? Wygramy mecz z Legią 2-1 w Pucharze Polskim. I liczymy na to, że dzisiaj też będzie do przodu. Tak. Dzięki wielkie. Mamy tutaj wejście VIP, a jacy najsłynniejsi VIP-owie tędy wchodzą? O to zaraz zapytamy ekspertów. Przepraszam bardzo, mamy do państwa takie pytanie, bo tutaj właśnie widzimy, że jest wejście VIP i chcielibyśmy się dowiedzieć, kogo najbardziej znanego państwo widzieli wchodzącego z tymi właśnie tą bramką. My to akurat tak nie znamy. Nie było kiedyś? Ileś lat temu Michaela Jacksona tutaj na przykład? Nie. Taylor Swift była ostatnio w Polsce, nie zahaczyła właśnie o to wejście? Nie. A ktoś bardziej z polskich znanych artystów? Nie, tak nie znamy. Nie, czyli nikt. Z kabaretu zaraz. Z kabaretu. Z kabaretu. Sketchów męczących, którzy lokali właśnie, tak byli.
tym właśnie wejściem wchodzą. Tędy, tak. To w takim razie dziękujemy, ale jakby wszedł ktoś taki bardzo znany, wie pan, że tak 30 milionów obserwujących na Instagramie, to niech pan nam powie, dobrze? Dobrze, dziękuję serdecznie. Jakie przewidywania przed tym meczem? Szybka wygrana i do domu dla nas. Czyli oczywiście. Nie przewidujesz dogrywki ani rzutów karnych? Nie, szybkie 2-0. 2-1 dla koronki. A od kiedy pan? A od kiedy pan chodzi na koronę? Boże. Od początku, od 73 roku. O kurczę, to pan będzie na pewno znał fajną odpowiedź na to pytanie. Najwspanialsze wspomnienie związane z koroną Kielce. Najwspanialsze? No to chyba wygrane z Chrobrym Głogów i utrzymanie się w ekstraklasie. Dobrze, w takim razie oby dzisiaj był kolejny piękny moment. Dziękujemy i życzymy miłego meczu. Proszę państwa, ostatnie dni słoneczka i właśnie tutaj mamy takie leżaki, aby przed meczem, przed tymi wielkimi emocjami móc na chwilę usiąść, dlatego przetestuję to dla państwa. Szczerze mówiąc, uważam, że te leżaki są naprawdę wygodne. Teraz jak nie wiem nawet, którą mamy godzinę, jeszcze trochę mamy do meczu, to tutaj sobie pochillować, popatrzeć w niebo jest naprawdę tak. Czemu kupujesz, Piotrek, bilety na ostatnią chwilę? Czemu nie lepiej online wcześniej, żeby nie stać w kolejce? To znaczy, dzisiaj był wypad spontaniczny, bo mieliśmy być w pracy, po prostu mamy wolne. No, pierwsza myśl to mówię, przyjdziemy na mecz, tak? A jaki wynik dzisiaj typujesz? Myślę, że skromne 1-0. Dzisiaj przy okazji meczu pucharowego pomiędzy Koroną Kielce a Stalą Mielec prowadzimy zbiórkę darów dla powodzian. Jeżeli nie możecie wesprzeć naszej zbiórki, to pamiętajcie, że są też różne zbiórki w całym internecie, także wspierajcie, kochani, bo nie ma nic lepszego niż pomaganie. Zapraszamy powodzenia!
przejdziemy, spokojnie! Mamy Rafała, tak się zakończył. Ile wywiadów udzieliłeś? Jeden. Jeden? No, spokojnie. To czy przyjdzie pora jeszcze i czas na to. Gratulacje. Ważne jest, jak się gra, ile czasu się gra, natomiast ważne jest, żeby przejść do następnej rundy. My to zrobiliśmy, duże słowa uznania dla was, bo tak naprawdę zagraliśmy naprawdę dobry mecz. Do 75 minuty oni nie robili sztycha. Nie robili sztycha, nie domknęliśmy tego i dlatego skończyło się dogrywką. Ale najwyraźniej nam to było potrzebne do zbudowania jakiegoś takiego, nie wiem, powera wewnątrz drużyny, Team Spirit, jak to się tam mówi. Mamy zwycięstwo, duże słowa uznania, gramy dalej w Pucharze Polski. Warto było dzisiaj naprawdę zagrać tak, jak mówiliśmy, z zaangażowaniem, z charakterem, bo oni byli zdziwieni tym, i odpadali w niektórych momentach od nas. Panowie, wielu z was grało, którzy do tej pory, nazwijmy to, wchodzili z ławki, kiego pokazaliście, że was nie przerasta gra na poziomie ekstraklasy. I to mnie też najbardziej cieszy. Trochę się zrobi większy ból w mojej głowie przy tam ustalaniu składu na następne mecze, ale o to chodziło. O to chodziło, panowie.
Gratulacje panowie, jeszcze raz słowa uznania i walczymy dalej. Przed nami, tak jak dzisiajśmy byli w Alpach, to w niedzielę Himalaje, bo Lech to jednak będzie coś wyższego, ale damy sobie radę. Damy sobie radę. Przygotujemy się, wy macie zregenerować się i będzie ok. Panowie, brawo! Jeszcze raz brawo! Rafał Mamla, pierwszy plan, dawaj zdjęcie. Dawaj Krzysiu, zarzuć. Gol! Gol!